Witam. Czy zastanawiałeś się nad tym, ile czasu poświęcasz na podsumowanie danych w tabeli? Czy w rozrachunku ogólnym wychodzi to, że poświęcasz temu tematowi zbyt wiele czasu? Jeśli tak, zobacz, jak możesz to zrobić szybciej, wykorzystując trzy kroki. W pierwszym kroku będę chciała wyselekcjonować z zaznaczonego zakresu puste komórki. Jak to zrobić? Można to zrobić na dwa sposoby. A mianowicie, pierwszy sposób to z karty narzędzia główne wybieram narzędzie znajdź i zaznacz i przechodzę do przejść do specjalnie. Do tego elementu mogę dojść wciskając klawisz z F5 z klawiatury. Następnie wybieram puste i zatwierdzam OK. Widzą Państwo, że zaznaczone zostały tylko komórki, które są komórkami pustymi. W drugim kroku wykorzystam funkcję autosumowania, czyli na karcie narzędzia główne wybieram autosumowanie, przycisk autosumowania i proszę zobaczyć, komórki, które do tej pory były komórkami pustymi, są komórkami wypełnionymi, w których występuje funkcja autosumy. Jeżeli Państwo chcą korzystać ze skrótów klawiszowych, to skrót do autosumowania to jest lewy Alt równa się. W trzecim kroku, proszę Państwa, zaznaczam kolumnę razem i pozostało mi tylko co zrobić? Nacisnąć autosumę. Proszę zobaczyć. Prosty, szybki sposób na to, aby zrobić podsumowanie ogólne w trzech krokach.